Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Treasure Hunter Simulator. Dzisiaj udam się do kolejnej odblokowanej lokacji, czyli dokładniej mówiąc do Irlandii. Czekajcie, tylko się upewnię. Tak, Irlandia jest kolejną lokacją, którą sobie odblokowałem. W poprzednim odcinku, o ile dobrze pamiętacie, byłem w Norwegii. I w tej jaskini udało mi się znaleźć, czekajcie, na przykład taką jedną fajną rzecz, czyli ostrze topora bojowego. To jest jedna z tych rzeczy, które ja chciałem na przykład znaleźć, jakiś topór czy ostrze w tamtym gameplayu, lecz mi się nie udało. Oraz legendarny przedmiot, czyli miecz normandzki. I on, słuchajcie, wisi mi tutaj właśnie na ścianie. Fajny bajer. Więc tak. Zanim się udam do Irlandii, to zobaczcie, jaki udało mi się kupić wykrywacz. Jest to pierwszy cyfrowy wykrywacz metali, jaki mogłem tutaj kupić, bo wcześniej używałem analogowych. No i tak, czym one się różnią, to zobaczycie, jak już tutaj polecę do Irlandii. Okej, jestem już na miejscu. Tak wygląda ta lokacja. Jest to jakiś fajny punkt widokowy czy coś. Okej, czyli mamy tutaj raczej ruiny jakiegoś zamku. Czekajcie, zobaczę, jak ta mapa wygląda mniej więcej stąd. No nie jest chyba jakaś duża, więc fajnie by było najpierw pójść tutaj, a potem gdzieś się tutaj poszwędzać, zobaczymy. Plus jeszcze mam jakieś tam zlecenia. No dobra. Czyli muszę najpierw sobie, słuchajcie, skoczę tutaj, bo tu jest jakaś mniejsza lokacja. Więc jeżeli chodzi o różnicę między wykrywaczem analogowym oraz cyfrowym, to jest, słuchajcie, jedna istotna różnica, o której się przekonałem, bo początkowo nie wiedziałem, czy jakakolwiek jest. Tak ogólnie, czekajcie, bo tutaj źle ustanąłem. Tak wygląda ten detektor. Czyli jakoś wizualnie się mocno nie różni, z tym, że czekajcie, niech ja znajdę ten, to co tutaj jest. O właśnie, spójrzcie w lewy dolny róg ekranu. Teraz, jeżeli coś znajdziemy, to pokazuje nam się okienko, jeżeli korzystamy z tego cyfrowego wykrywacza. Po pierwsze, jaki to jest rodzaj metalu, tutaj jest, jak widzicie, żelazo. I rozmiar przedmiotu, mamy mały, średni oraz, no nie ma duży, tylko jest large, nie wiem czemu to nie zostało przetłumaczone. Oraz na jakiej to jest głębokości, czyli to też nie zostało przetłumaczone. Płytko, tak mniej więcej średnio płytko oraz głęboko. Wykopiemy i zobaczymy, co to będzie. Jest to przedmiot, który znajduje się płytko i jest średniej wielkości. I to jest, słuchajcie, bardzo dobra rzecz, bo może mi to trochę czasu jednak oszczędzić. Na przykład wątpię, żeby mi się chciało, co to kurde jest, odkopywać jakiś przedmiot, który jest mały i płytko, bo wtedy istnieje bardzo, bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, dłuto stolarskie, jak widzicie, że jest to jakiś kapsel, zawleczka od puszki, gwóźdź i tak dalej, czyli to, czego ja po prostu nie cierpię znajdować. Dlatego to jest dobre, bo to trochę nam oszczędza czas. To mi się akurat w tych wykrywaczach cyfrowych, czekajcie, podoba. Fajna rzecz. Myślałem, że nie wiedziałem po prostu, jaka tutaj będzie różnica, ale chciałem, żeby jakaś była. O, patrzcie, jest jakiś przedmiot, który jest płytko, ale jest duży. Być może będę sobie właśnie odpuszczać te mniejsze, no wiadomo, zawsze mogę trafić na jakąś monetę, czy nie wiem, medalik, ale kurczę, też na jakiś cholerny gwóźdź, kapsel, czy coś, co wcześniej wspomniałem. A tak, wiem, że jeżeli wykopię raczej coś średniej, czy dużej wielkości, to najprawdopodobniej będzie to coś, prędzej będzie to coś fajnego niż na jakiejś płytkiej głębokości jakaś mała rzecz. Okej, to jest małe, ale jest głęboko. To wiecie co? Wykopię, bo jeszcze, bo nie wiem, co to może być. Chyba że jeżeli coś jest małe, a jest głęboko, to wtedy jest jakąś monetą czy coś. Patrzcie, jak głęboko. I kurczę, jakiś, to jest ten guzik. Nie, dobra. To pal to licho. Jeżeli coś jest małe, nie będę tego wykopywać i tracić czasu. Dobra, tutaj cały czas mi ten wykrywacz piszczy, ale moment, ja chcę trochę zwiedzić tę mapkę. Tu jest fajna lokacja, wygląda trochę jak, jak to się nazywało? Stonehenge? W sensie, no nie dokładnie, ale tak, no troszeczkę może podobnie. Okej, mały przedmiot. Płytko, to tego, tak jak powiedziałem, nie będę nawet patrzeć. To jest fajne, bo można trochę czasu zaoszczędzić. Ja to głównie jest, no wolałbym jakieś, wiecie, duże, fajne przedmioty znajdywać, żeby był jakiś hełm czy jakiś miecz. O, tego też nie będę wykopywać.
Bo jest jakiś mały przedmiot, pewnie gwóźdź. No i znowu jakiś mały... Dobra, jeszcze raz spróbuję. Znowu jakiś mały przedmiot i głęboko. Ja, słuchajcie, mi się wydaje, że... Fajnie by było w tej grze, gdyby było tak, że im głębiej coś jest, tym jest lepsze. Bo wcześniej co? Było bardzo głęboko, aż 4 razy musiałem kopać. O! I wcześniej był guzik, teraz gwóźdź. Dobra, to jednak postanowienie swoje muszę tutaj podtrzymać. Czyli nie będę kopać małych przedmiotów. Dobra, tutaj to chyba nic nie ma. Kurczę, idę tam do tego zamku czy coś, bo w tej lokacji się za długo kręcę, a nic w sumie tu jeszcze fajnego nie znalazłem. Dobra, jakiś mały przedmiot, to nie tracę czasu. Lecimy tam, do tych ruin. No chyba, że jeszcze tu, dobra, po drodze coś sprawdzę, no to tak korci. Dobra, jakiś mały przedmiot widziałem, to nie. No bieda na razie, bieda straszliwa w tej lokacji. No ale spokojnie, jeszcze mi sporo tutaj zostało do zwiedzenia. U, tu jest jakiś średni przedmiot, tak, średnia płytkość, dobra, to zobaczę. Średniej wielkości przedmiot, w sensie, bo mówię średni, ale to nie chodzi, no wiecie, chodzi mi o wielkość. O, patrzcie, jakiś nóż. A już chyba kiedyś znalazłem coś takiego, to jest ten, nóż myśliwski, no. 10 dolców, to tak. No tak, tak słabo, słabo bym powiedział. Dobra, wchodzę do tego zamku, o. Tu! Ja pragnę znaleźć jakiś miecz czy coś. O, fajnie, jeszcze udało mi się zadanie wykonać. Gdzie jest... O, właśnie... Jakiś mały przedmiot, to nie. No ja wiem, że mogę pominąć ewentualnie jakąś monetę na przykład, ale... No już teraz to trudno. Znowu jakiś mały. Czekajcie, jakie było te kolejne zlecenie, bo ja zapomniałem. Zbierz skarby w okolicy zamku, dobra. A tutaj znajdź nóż myśliwski dobrej jakości. Tutaj właśnie w tych ruinach. Czyli... Aha, to ja wyszedłem z tego obszaru. Dobra, to potem tam wrócę i poszukam. Znalazłem nóż, ale on najwidoczniej nie był w jakiejś dobrej jakości, niestety. No, to sobie tutaj znajdę może coś. I tu jest coś średniej wielkości, z tym, że płytko, dobra. To kopiemy. No... Mogło być lepiej, słuchajcie, na razie ja jestem bardzo, to bardzo zawiedziony, no jasny gwint, latam tutaj już którąś minutę i nie znalazłem absolutnie nic, nawet jednej rzeczy, która jakoś by mnie, wiecie, cieszyła, żebym się cieszył z tego znaleziska, no masakra po prostu. Słaba ta Irlandia coś. Ciekawe, jakie tutaj jeszcze są państwa. Wiem na pewno, że jest Egipt, bo widziałem jakiś tam gameplay z tej gry, pamiętam, kiedy jeszcze patrzyłem, czy ona by mnie w ogóle zainteresowała, czy coś. I tutaj jakiś mały przedmiot. I widziałem, że ktoś grał w Egipcie. Więc jest coś takiego. No jakaś, chyba to był Egipt, nie, generalnie jakaś pustynia, no. Ale chyba to był Egipt, no nie pamiętam teraz. Więc tam też się będę chciał udać, o ile to będzie zaraz. To wie, ile jeszcze muszę państwo odwiedzić, zanim do tego Egiptu trafię, nie mam pojęcia. I znowu jakiś mały przedmiot, no co to jest? Chyba, że ten detektor jest taki do dupy, zaraz się okaże. Że, okej, jest analogowy, okej, ale zaraz się okaże, że on, wiecie, jak już jest tym najsłabszym z analogowych, mimo iż inne parametry miały o dziwo dobre, to zaraz się okaże, że ten detektor jest do niczego. Ale nie, no to chyba jest mało prawdopodobne. No kurczę, znajdźmy jakiś fajny przedmiot w końcu. Tych małych nie kopię. Gwoździ cholernych. Na razie to jest chyba najgorszy mój wypad w ogóle. Masakra. No, gdzieś tutaj coś było. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, wykopię, zobaczymy, co to będzie. Ogólnie, jeżeli będzie... Nie wiem w sumie, czy będzie słychać
Jakieś buczenie podczas nagrania? O, super, guzik. Czy coś? To musicie wybaczyć. Nie wiem w sumie, czy to będzie, czy mój mikrofon będzie to łapał. Zobaczę to dopiero po nagraniu. Bo ktoś tu za oknem kosiarką śmiga i nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Ale nie wiem, serio, czy to mikrofon mi wyłapie. Dobra, kopiemy. No nie, na razie nie jestem serio zadowolony. No, ja myślałem, że wiecie, każda kolejna lokacja, nowy ten wykrywacz, to coraz więcej jakichś fajnych przedmiotów będzie się cały czas, że to na początku tylko jakieś tam gówniane znajdujemy i tak dalej, a tu nie, w tej grze jest kurczę na odwrót. Mam wrażenie. Większość to jakieś małe przedmioty. Dobra, ja idę gdzieś, da się jakoś w górę, w ogóle gdzie jestem, czekajcie, jakoś w górę zamku iść, czy... O, tu bym chciał się udać, czyli muszę się tak kierować. Przejdziemy sobie jakoś tędy. Tu jest jakiś duży przedmiot. Co prawda płytko, ale duży. Zobaczymy, co to będzie. Ej, to jest to samo, co wcześniej znalazłem? Być może, czyli no ten... Ten hak. Cóż to jest? Jakiś chyba medalik. Właśnie, bo ja zapomniałem teraz, to był chyba mały przedmiot, nie? Ale zwróciłem uwagę na jedną rzecz, na którą wcześniej uwagi o dziwo nie zwracałem z jakiegoś powodu. Zniszczony naszyjnik, 25 dolców, ok. Czyli ja głównie teraz patrzyłem na... jednak na to, czy to jest duży przedmiot, czy też mały. A ja zapomniałem w ogóle patrzeć na jaki to jest rodzaj metalu. No właśnie. Nie patrzyłem na to wcześniej. Tu jakieś żelazo. No właśnie. To tego nie kopię. Kurczę! Ja całkowicie zapomniałem patrzeć na rodzaj metalu. A co jeżeli tam było gdzieś złoto? A ja nawet na to nie zwróciłem uwagi. Jasny gwint. Dobra, to... Okej, teraz będę na to zwracać uwagę. Jak zapomniałem, głównie się patrzyłem na ten, na wskaźnik. A tu znowu jakieś żelazo. No dobra, wykopiemy i to pewnie będzie gwóźdź. Głównie patrzyłem na to, czy to jest duży przedmiot, czy też nie, czy jest płytko, czy głęboko, ale tak nie za bardzo zwracałem uwagę na... na ten... O, to jest to dziadostwo, już ja widzę, co to jest. Jaki to jest rodzaj metalu i być może... W ogóle na to nie patrzyłem. Jak patrzyłem, że przedmiot jest mały, to nawet nie patrzyłem na ten gatunek i... Kto wie, czy nie było, że wcześniej trafiłem na coś złotego. Na przykład. Co było i tak, patrzyłem, że jest małe, a było złote. No tu jest jakieś żelazo średnie, dobra, zobaczymy. Bo do tej pory tylko tak jak zwracałem uwagę, to żelazo było, srebro. Zobaczymy, czy teraz jeszcze na coś trafię fajnego. Jakieś złoto na przykład. Dobra, znowu jakieś drewniane dłuto. No może jeszcze trochę i mi się ta moja podróż tutaj zwróci. A nie, czekajcie, bo wykonałem misję, to też za to się chyba jakoś kasę przecież dostaje, no. O, to bym sobie chciał znaleźć. Więc później jeszcze pójdę poszukać tego noża. Tu jakiś duży przedmiot. Sprawdzamy, co to jest. Dajcie mi jakiś miecz, jakiś hełm czy coś. Aha, dobra, to jest ta kosa. Okej, ja się nie poddaję. Szukam tutaj dalej. Może w końcu uda mi się znaleźć to największe, najlepsze znalezisko moje dzisiejsze. W sumie to nie będzie bardzo ciężko powieść to, co do tej pory znalazłem. O, gdzie to było?
O właśnie, tak jak jest teraz, mały przedmiot, ale złoto. Być może wcześniej to było, a ja kompletnie nie zwróciłem uwagi na to, czy tam było napisane złoto. Więc ja sobie później może ten swój gameplay tak zobaczę przewijając. I ile razy trafiłem na jakiś przedmiot, który był mały i sobie odpuściłem, a było napisane złoto. Zobaczę, ile kurczę straciłem. No ale teraz to już się trudno mówi. Patrzcie, no. Zniszczony holenderski dukat i to jest fajna rzecz. Tutaj małe żelazo, to nie, nie szukam. Pewnie gwóźdź. Tu coś będzie? Nie. A tu? Nie, tu też nie, dobra. To czyli... Pójdę teraz może szukać tego noża. Bo tu już jest to wyjście, co nie? Chyba, że czekajcie, bo ja parę rzeczy pominąłem tak idąc tutaj, też można powiedzieć, więc jak będę wracać teraz, to może na te rzeczy trafię, które to pominąłem, a być może były złote. A ja się nie zwracałem na to wcześniej uwagi. Nie, dobra, to jest mały, ale żelazo to nie. To być może nic straconego, zaraz natrafię na to. Małe żelazo to nie. Dajcie coś złotego. Duże coś żelaznego, okej, to akurat wykopię. Ej, chyba znowu ta kosa. A przynajmniej tak to wygląda na razie. I tak, znowu kosa. Kurczę, słaba jakaś ta Irlandia. Jestem ciekaw, czy, bo tak jak powiedziałem, będzie Egipt tutaj w przyszłości. I czy to jest tak, że w Egipcie będą, wiecie, jakieś takie bardziej, no, egipskie rzeczy do znalezienia? Jak w filmach, czy coś? No dobra, to wykopię. No tak, no nie jestem z tego znaleziska zadowolony. Ukrywać tego nie będę. Jeszcze, no tak, jeszcze muszę to identyfikować, taką pierdółkę. Chyba teraz jestem w obszarze, gdzie powinienem teoretycznie znaleźć ten dobrej jakości myśliwski metal inny. O! To czyli co to może być? No bo właśnie, nie był podany gatunek, tylko było napisane metal inny, więc co to tu? I tu jest łuska, więc... Okej, okay. To czyli jest coś takiego jeszcze jak Ader, czyli inny. I cholera wie co to może być, tutaj trafiłem na łuskę. Dobra, coś dużego, kopiemy, kopiemy. A, to jest ostrze tej piły. No to jest niby dziadostwo, ale zawsze to jak udało mi się odkopać, to i tak trochę kasy można było dostać, więc... Zawsze coś, czekać, ile za to dostanę, o. A nie, dobra. Wreszcie dolców? Mi się wydawało, że kiedyś dostawałem więcej, jak to znajdowałem. Tu małe żelazo, to nie. Ej, ale w ogóle serio jestem w tej lokacji, czy nie? Tak, dobra, to gdzieś tu powinien być ten nóż, chyba. Bo wolałbym się stąd nie ruszać, nie wracać tam do swojego biura, dopóki tego noża nie znajdę, wiecie, najlepiej jest... Bo podróż tutaj jednak kosztuje, więc najlepiej jest... te zlecenia zawsze wykonywać. Tu widzę, że jest jakieś małe żelazo, to nie. Mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Tu była jeszcze jakaś dróżka, tylko nie wiem, czy to jest w obszarze poszukiwań tego noża. No nie za bardzo, dobra. To jeszcze się może pokręcę trochę tutaj.
Tutaj to akurat zaczynałem. Oj, proszę bardzo, coś jest. Może akurat ten nóż. Chyba, że nie uda mi się go znaleźć tutaj. No nie wiadomo tak naprawdę. O, tu jest... O, patrzcie, złoto. Dobra, kopiemy. Jak głęboko, jasny gwint. Aż na początku musiałem kopać, pamiętam te pierwsze tutaj moje odcinki z tej gry, musiałem kopać 2 razy, potem zależy od głębokości 3 razy, teraz nawet 4, aż tak głęboko są te rzeczy. Kurczę, 10 dolców tylko. Słabo. Za ostrze tej piły dostałem aż 20. Dobra, to tu chyba musi być ten nóż, czy nie? Musiałbym się stąd w sumie zawijał powoli. Jak go nie znajdę, no to w sumie już teraz trudno, pal go licho. O! Dobra, co to może być? Znowu to ostrze. No nie wierzę. Ej, a to nie jest to miejsce, w którym ja już byłem wcześniej? Co, udało mi się coś tutaj wykryć? Chyba to samo miejsce, nie? Tak, dobra. No to nie wiem, gdzie ja mogę tego, słuchajcie, już mnie wkurza. To gdzie jest ten cholerny nóż? Za Chiny nie mogę go znaleźć. No naprawdę. Chyba, że on jest mały i przez to ja go pomijam. A, to jest, słuchajcie, możliwe, że on jest mały i ja sobie myślę, a te małe rzeczy to pewnie jakiś gwóźdź, a to pewnie ten nóż. Ej, ja bym się nie zdziwił w sumie. Bo ten, co wcześniej znalazłem, ja nie pamiętam, czy on był mały, czy... O, tu jest coś innego, dobra, to kopiemy. Może jakaś łuska. Jak głęboko. Ej, nie, jest coś, co to jest? A, dobra, to jest chyba kula. Nie. Tak to wyglądało, dobra, to jest jakiś guzik po prostu. No identyfikuj się, dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej, szybciej. Ile mam to obracać? To jest w tej grze zawsze czasami, no czasami to takie dziwne. Ile mam tym obracać, żeby to się, no. Uszkodzony żelazny guzik. To czemu tam było napisane, że to jest coś innego, jak nie żelazo? Skoro to żelazo. Dobra, jeszcze ostatnia rzecz i wracam do biura. Pierdziele. I znowu coś innego, dobra. Kopiemy. Znowu guzik? Nie, to chyba jest kula tym razem. Ta. Owiana kula do muszkietu. Dobra, słuchajcie. A nie, no jeszcze jakaś tutaj jest ostatnia jedna rzecz gdzieś. W tej grze to jest taki syndrom. Jeszcze jedną rzecz znaleźć. Jeszcze jedną rzecz. Dobra, może to, ale serio, to odkopię i wracam do biura. Bo tutaj w tej grze często można w coś takiego popaść. No, jeszcze jedną rzecz odkopię, jeszcze jedną i tak dalej, i tak dalej. No, czyli nic fajnego niestety. Wielka szkoda. Tak więc. No niestety, słuchajcie, jestem trochę zawiedziony, bo naprawdę nie udało mi się znaleźć nic fajnego. Serio, to co dzisiaj będę sprzedawać, to jest głównie jakiś taki szmelc, niestety. No szkoda, szkoda, że nie udało mi się nic fajnego znaleźć, ale tak, słuchajcie, czasami bywa. Taka jest tutaj... Tak to bywa, kiedy jesteśmy poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie wiadomo, na co trafimy. Nie każdy poszukiwacz to Lara Croft. Czy też Indiana Jones. No, ale patrzę, że mam wystarczająco kasy, żeby sobie... O, tu sobie zaakceptuję jakieś zlecenie. Żeby sobie poza odcinkiem jeszcze raz polecić do Irlandii, wykonać te questy, no i odblokować jakiś tutaj kolejny kraj. Nie mam bladego pojęcia. Może trafię w końcu do tego Egiptu. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!